takie zadanko, które pięknie rozwiązaliście dzisiaj na naszej lekcji. Suma cyfr pewnej liczby dwucyfrowej równa się 12. Jeśli od tej liczby odjąć 18, to otrzymamy liczbę zapisaną tymi samymi cyframi, tylko w odwrotnej kolejności. No, innymi słowy, jeśli ta liczba to jest AB dwucyfrowa, a nie może być równe 0, to AB minus 18 równa się BA. No i jak można podejść do tego? No, można się zastanawiać, ponieważ to są dwucyfrowe liczby, to można się zastanawiać, ile jest takich liczb, próbując po kolei. No, najpierw od liczb, które zaczynają się na od cyfry 9, także A jest 9. No dobrze, to jeśli to jest 9, suma cyfr musi być 12, to jest 93. A po drugiej stronie jest 39. No ewidentnie różnica między 93 i 39 to jest więcej niż 18. Jeżeli to jest liczba zaczynająca się od ósemki, no to musi to być 84, żeby suma cyfr była równa 12. No a w związku z tym druga liczba będzie równa 48, to też nie jest, różnica między nimi jest większa niż 18. Tak? No to teraz kolejna liczba to będzie 75, a tu będzie 57. No i rzeczywiście 75 minus 57, 75 minus 10 to jest 65 i minus jeszcze 8 to jest 57, tak? Dokładnie 75 minus 57 równa się 18, więc to jest rozwiązanie naszego zadania. No i możemy jeszcze zobaczyć, czy są jakieś inne liczby, które spełniają ten warunek. Zobaczmy. No następna zaczyna się od 6, a to musi być 66. No i ewidentnie 66 to nie jest to samo. Po drugiej stronie będzie też 66 i to się różni od 0. No a jak zaczniemy od 5, to już pojawią się liczby, które mamy. Tutaj 57 i 75. Wiemy, że to jest rozwiązanie, że ta para jest rozwiązaniem i potem 48 i 84 i wiemy, że ta para nie jest rozwiązaniem. No i na końcu 39. Tak, i 93 i ta para też nie jest rozwiązaniem. No i od 2 to się nie może tu nic zaczynać, bo tu, żeby suma cyfr była równa 12, to na drugim miejscu musiałaby stać dziesiątka, tak, ale to już jest za dużo, żeby umieścić się w pozycji jedności. Ten sam problem mamy z liczbami zaczynającymi się od 1. No w związku z tym to jest nasze rozwiązanie. Bardzo łatwo było je uzyskać. Bardzo pięknie, że się to zauważyły, bo to był akurat zespół, który składał się z samych pań. Gratulacje.